Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Szacuje się, że około 2% populacji cierpi na nadczynność tarczycy. Proszę powiedzieć, co to jest i jakie są jej przyczyny? Nadczynność tarczycy spowodowana jest przede wszystkim tym, że wytwarzamy nadmierne ilości hormonów tarczycy, a nasze komórki są w tym momencie odporne na ich działanie. To na tym polega nadczynność tarczycy. Dodatkowo może polegać na tym, że wytwarzamy w naszym organizmie za dużo TSH. To również jest hormon przysadki, który powoduje wytwarzanie hormonów tarczycy. Natomiast przyczyną nadmiernego wytwarzania hormonów zazwyczaj są guzy przysadki lub choroby nowotworowe tarczycy, również nadmierna ilość jodu w diecie. To są główne przyczyny. A jak można poznać, że ma się nadczynność tarczycy? Jakie są objawy? Nadczynność tarczycy jest bardzo charakterystyczna. Osoby, które chorują na tą przypadłość, bardzo często tracą masę ciała, zwiększa się metabolizm, nadmiernie się pocimy, zmniejsza się stężenie cholesterolu w organizmie, więc widać to również w wynikach biochemicznych. Mamy problemy ze snem, ze skupieniem uwagi, możemy mieć wolę tarczycy, która jest też bardzo charakterystyczna, przede wszystkim przy chorobie Gravesa-Bassettowa, to jest rodzaj nadczynności. Także nadpobudliwość, duży udział energii. Natomiast wielu pacjentów mimo wszystko ze względu na różne niedobory pokarmowe narzeka na zmęczenie. Wspomniała Pani, że nadmiar jodu może się przyczyniać do nadczynności tarczycy. Proszę powiedzieć coś więcej o diecie, jak ona wpływa na występowanie i rozwój, przebieg tej choroby. Dieta w nadczynności tarczycy przede wszystkim poprawia samopoczucie pacjenta, zwiększa wrażliwość naszych komórek na leki, które są brane, stabilizuje masę ciała, to jest istotne, powoduje odbudowanie się tej masy ciała i wszystkich naszych komórek i na pewno zmniejsza stan zapalny, który często jest przyczyną, jedną z przyczyn nadczynności tarczycy. Skoro osoby cierpiące na nadczynność tarczycy często tracą wagę, tak, w związku z przyspieszonym metabolizmem, to rozumiem, że wartość energetyczna diety ma tutaj znaczenie, prawda? Tak, oczywiście. Jeżeli nasz pacjent traci masę ciała i to dosyć szybko, jest osłabiony, ma również wiele niedoborów, bardzo ważne jest zwiększenie wartości energetycznej diety, ale uwaga, tylko na pewien czas, kiedy już ustabilizujemy te hormony, kiedy wszystko jest w porządku. Jeżeli nadal będziemy stosować dietę wyżej energetyczną, ta waga bardzo szybko zaczyna nam rosnąć, więc są również takie przypadki, że przy nadczynności tarczycy mamy problem z nadwagą i otyłością w tym późniejszym okresie. W takim razie dopytam, czego poza jodem należy unikać przy nadczynności tarczycy w naszej diecie? Przy nadczynności tarczycy faktycznie zaczynamy od takiego prawidłowego spożycia jodu. To jest maksymalnie 150 mikrogramów na dobę. Maksymalnie możemy spożyć 2 porcje ryby tygodniowo, ryby morskiej, która właśnie zawiera dosyć duże ilości jodu, ale również ma kwasy omega-3, które działają korzystnie. Na pewno powinniśmy ograniczać produkty wysoko przetworzone, które są prozapalne, które zawierają za dużo kwasów omega-6, które zawierają kwasy tłuszczowe trans. To są zazwyczaj twarde margaryny i również nasycone kwasy tłuszczowe, znajdujące się głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Zwraca się również uwagę na zmieszaną ilość cukru w diecie, która również działa prozapalnie. W takim razie odwrotne pytanie, co należy jeść, jakie produkty są szczególnie pożądane w diecie u osób chorych na nadczynność tarczycy? Przy nadczynności tarczycy przede wszystkim zwracamy uwagę na większą ilość białka w diecie, które powinno pochodzić przede wszystkim z chudego nabiału, z chudego mięsa, ale również z roślin strączkowych, które są tutaj bardzo polecane ze względu na to, że zawierają goitrogeny. To są substancje, które hamują jakby działanie hormonów tarczycy.
Więc jest to taki, można powiedzieć, naturalny lek. Do tych produktów, które zawierają te substancje, należą również zielone warzywa liściaste, więc też jak najbardziej są polecane w diecie. Na pewno musimy zwrócić uwagę na wyższą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które zawarte są oprócz tych rybach morskich, w orzechach włoskich, w siemieniu lnianym, w oleju rzepakowym, między innymi również w zielonych warzywach liściastych. No i oczywiście ogromna ilość antyoksydantów, które przeciwdziałają procesom zapalnym w naszym organizmie. Szczególnie dużo jest tych przeciwutleniaczy w warzywach i owocach. U podstawy nowej piramidy zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia jest aktywność fizyczna. Czy aktywność fizyczna również ma tutaj znaczenie w przypadku tej choroby? Aktywność fizyczna musi być na pewno na odpowiednim poziomie dostosowana do danego momentu choroby u pacjenta, bo jeżeli jest nadmierny spadek masy ciała, osłabienie, to na pewno nasz pacjent będzie źle tolerował duży wydatek energetyczny, więc wszystko jest tutaj bardzo indywidualne. Też pamiętajmy o tym, że duża aktywność fizyczna też może powodować wytwarzanie wolnych rodników, więc raczej jest, powinna być to umiarkowana aktywność fizyczna około 3 razy w tygodniu. Pod kontrolą lekarza. Pod kontrolą lekarza, a dieta pod kontrolą dietetyka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.